Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnym obszarom dotyczącym destrukcji, a więc tego, w jaki sposób alkohol negatywnie, niekorzystnie wpływał na Twoje życie w różnych obszarach. To co ważne, o czym mówiłem wcześniej, destrukcja jest jednym z takich boleśniejszych etapów pracy, ponieważ zmierzasz się ze wszystkimi stratami, które w Twoim życiu nastąpiły, do których dopuściłeś pijąc alkohol. Może być to element bardzo korzystny, jeżeli chodzi o zatrzymanie się, ponieważ często obawiamy się powrotu do tego, co straciliśmy. Obawiamy się powtórzenia tych strat i powtórzenia tego dosyć trudnego okresu w Twoim życiu. Natomiast nie jest to zbyt dobra motywacja, zbyt korzystna. Bardzo dobrze jest skupić się w sytuacji kryzysu. Nie tylko na uniknięciu strat, ale też na motywacji, a więc temu, co chcemy uzyskać dzięki terapii, dzięki trzeźwieniu. Tak jak wspomniałem, w pracy z destrukcją ważne jest zapisanie jak najbardziej szczegółowych przykładów, a więc miejsca, konkretny czas i konkretne osoby. Dzisiaj skupimy się na próbach kontrolowania picia. Jedną z cech uzależnienia jest upośledzenie kontroli nad rozpoczęciem, zakończeniem picia oraz utrzymaniem abstynencji. O co chodzi? Jeżeli chodzi o problem z utrzymaniem abstynencji, jest to temat jakby najprostszy, ponieważ wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często sobie albo innym osobom obiecywałeś czy obiecywałaś, że nie będziesz pić. Te próby, te obietnice nie zostały na pewno utrzymane. Drugi problem dotyczący upośledzenia kontroli dotyczy picia do określonego poziomu, a więc bardzo często mówisz, że wypijesz dzisiaj tylko jedno piwo, a wypijasz ich więcej. Robisz zakupy na święta, ale wypijasz je zdecydowanie wcześniej. Kończysz picie dopiero wtedy, kiedy kończy się alkohol w butelce. A jeżeli w domu już brakuje, na przykład idziesz do sklepu, żeby zdobyć kolejną porcję alkoholu. Kolejna rzecz to jest problem z zatrzymaniem picia, a więc pijesz kilka dni z rzędu. Masz problem, żeby się zatrzymać. O co chodzi jeszcze z tym upośledzeniem kontroli? Często mówiąc o tym, porównuję sytuację do układu hamulcowego. Jeżeli chociaż raz masz problem z zatrzymaniem się, ponieważ hamulce Twoje działają, to nie znaczy, że masz sprawne. Wystarczy jedna próba, żeby zdecydować się na naprawę, wymianę klocków, zupełnie płynów lub sprawdzenie szczelności układu hamulcowego. Tak samo jak nie można być trochę w ciąży, albo jest się w ciąży, albo nie. Po czym osoba uzależniona poznaje, że nie ma kontroli, albo właściwie po czym my poznajemy, że nie ma kontroli, ponieważ bardzo często pacjenci, którzy do mnie przychodzą, uważają, że kontrolują swoje picie. Jedną z tych cech, które wskazują, że jest z tym problem, to jest to, że potrafią dokładnie powiedzieć, jak długo nie piją. Na przykład, że okej, potrafiłem tydzień nie pić. Inną taką cechą jest przyglądanie się właśnie swojemu piciu. Czasami powtarzam moim pacjentom taką sytuację. Jeżeli nie masz problemu z alkoholem, to właściwie po co i dlaczego tak dokładnie liczysz, ile dni pijesz, ile dni nie pijesz? Tylko po to, żeby sobie to udowodnić. Ale przejdźmy do destrukcji. W pewnym momencie picie towarzyskie czy kontrolowane staje się niemożliwe. Alkoholik jednak nie jest w stanie uświadomić sobie tego, że nie jest w stanie też sprawować kontroli nad ilością, częstością oraz zatrzymaniem, rozpoczęciem picia. W związku z tym udowadniasz sobie, że panujesz nad tym. Podaj 10 przykładów, albo przynajmniej 5, jak próbowałeś czy próbowałaś utrzymywać abstynencję, zmniejszać ilość wypijanego alkoholu, zmieniać gatunki, pory, miejsca picia. Czasami jest tak, że alkoholik zmienia gatunek alkoholu, na przykład przeskakuje z piwa na wódkę lub odwrotnie. Zaczyna tworzyć drinki, ale zmieniają się proporcje, natomiast cały czas ma w głowie, okej, ja piję jednego drinka. Miałem kiedyś pacjentkę, która mówiła, że wypijała tylko jedną lampkę wina dziennie. Natomiast ta lampka się zwiększała, aż w ostatnim okresie była to lampka półlitrowa. Być może zmieniałeś pracę, miejsce zamieszkania po to, żeby ukryć swoje picie. Chowałeś czy chowałaś alkohol tak, żeby nikt tego nie widział. Zamykałeś się w domu, aby unikać pijących kolegów po to tylko, żeby nie pić. Być może miałeś swoje sposoby, aby wypić więcej bez upicia się. Dla niektórych może być wypicie rosołku, przygotowanie tak zwanego podkładu w domu,
Zwróć uwagę na przyczyny kontroli picia. Co się wcześniej wydarzyło, że postanowiłeś ograniczyć bądź przestać pić? Pomyśl, jakie uczucia i myśli Tobie towarzyszyły podczas pisania tej pracy. Opisz też krótko, jakie były skutki i konsekwencje podejmowania prób kontrolowania picia. Przedstawiam jeden z takich przykładów. Próbowałem ograniczyć swoje picie, ponieważ wiem, że biorę tabletki. Udało mi się to przez 3 dni. Niestety 4. dnia nie wytrzymałem. Jakoś samo tak poszło, poszedłem do sklepu i kupiłem alkohol. Jak zawsze na początku tej pracy opisz, jakie uczucia pojawiły się w trakcie pisania tej pracy, nie wiem, co czujesz, kiedy patrzysz na to teraz. Często jest to poczucie winy, wstyd, żal, albo tak naprawdę bezsilność. Zastanów się, w jaki sposób unikałeś myślenia o powyższych faktach, jak się przed tym broniłeś. Czasami pisząc pracę, czujemy wielki opór, wielką niechęć. Czy udało Ci się ją przezwyciężyć? Zastanów się, co Ci dało napisanie tego zestawienia, jakie pojawiły się myśli i refleksje. Być może zauważyłeś, że tak naprawdę rzeczywiście nie masz kontroli nad piciem i wszystkie Twoje próby były bez sensu, bezskuteczne. To tyle, jeżeli chodzi o kontrolę nad piciem. Przejdźmy do kolejnej części destrukcji, a więc wpływ picia na spostrzeganie siebie. Uzależnienie to również 3 psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Pierwszy to nałogowe regulowanie uczuć, drugie mechanizm iluzji zaprzeczania i trzeci mechanizm rozpraszania i rozdwajania ja. Tak naprawdę skupimy się na tym trzecim mechanizmie, ponieważ właśnie o to chodzi, o ten mechanizm, jeżeli mówimy o wpływie picia na spostrzeganie siebie. Alkohol na pewno zniekształca kontakt z sobą, własny obraz siebie. Bardzo często jest tak, że mamy, jak w bajce z Tomem i Jerrym, aniołka i diabełka. Po alkoholu jesteś silny, król parkietu, pewny siebie. Na trzeźwo, a właściwie w czasie, kiedy jesteś na kacu, pojawia się poczucie winy i takie poczucie małości. Czasami alkohol pijemy po to, żeby dodać sobie pewności siebie, żeby poradzić sobie z nieśmiałością, żeby załatwić pewne sprawy. Zastanów się i przypomnij sobie 5 albo 10 sytuacji, kiedy używałeś alkoholu do rozwiązywania swoich problemów. W jaki sposób próbowałeś radzić sobie właśnie ze wspomnianą wcześniej nieśmiałością, nieporadnością? W jaki sposób przy pomocy alkoholu próbowałeś pozbyć się poczucia winy i wstydu? A może używałeś alkoholu po to, by podnieść swoje poczucie własnej wartości, poczucie siły? Może alkohol służył Tobie też jako środek, który miał Cię podnieść z depresji, chandry, samotności, poczucia niezrozumienia? Zastanów się, w jaki sposób po alkoholu tworzyłeś swoje mity na swój temat. Jaki związek picie miało z Twoim życiem seksualnym, jeżeli taki związek miało? Zastanów się też nad innymi sytuacjami. Na przykład, być może po alkoholu potrafiłeś wyrzucić z siebie wszystko to, co było w Tobie smutne, przykre. Na trzeźwo nie miałeś odwagi albo siły, aby się z tym zmierzyć. Po alkoholu potrafiłeś wygarnąć trudne, ale dla Ciebie wydają się zabawne. Na przykład są pacjenci, którzy po alkoholu potrafią postawić się policji, przewrócić radiowóz, sprowokować jakąś awanturę. Ponieważ po alkoholu są bardzo pewni siebie. I jak zawsze, opisując te przykłady, zastanów się, jakie emocje Tobie towarzyszyły, jakie myśli, jakie masz teraz refleksje. Być może używałeś alkoholu, by poradzić sobie z nieśmiałością, o czym wspominaliśmy, nieporadnością, pozbyć się poczucia winy, poczucia wstydu czy krzywdy. Dlaczego mówię o poczuciach? Poczucia to specyficzny rodzaj uczuć. One dotyczą naszej osobowości, naszego ja, naszego poczucia własnej wartości. A więc jeżeli radziłeś sobie z poczuciem winy, poczuciem krzywdy, poczuciem wstydu, być może użalałeś się nad sobą, to właśnie alkohol odgrywał w tym pewnie jakąś rolę. Zastanów się, czy za pomocą alkoholu podnosiłeś swoje poczucie wartości, dodawałeś sobie odwagi, siły. A może za pomocą alkoholu radziłeś sobie z depresją, chandrą, samotnością, niezrozumieniem. Zajmijmy się dzisiaj jeszcze jedną rzeczą, jedną strefą, sferą destrukcji, a więc sposobu, w jaki alkohol psuł, niszczył Twoją kolejną część życia. A więc wpływ picia na wykonywanie zadań życiowych. Być może podczas swojego życia alkohol wpływał na to, jak realizowałeś swoje role. Zwróć uwagę na to, że każdy z nas jest określony w różnych rolach. Jako dziecko, syn, córka,
uczeń, pracownik, sąsiad, kolega, koleżanka. Zostajemy też mężami, rodzicami, żonami. Zastanów się, w jaki sposób twoje picie nadużywania alkoholu przyczyniło się do pełnienia każdej z tych ról. Jak te role wypełniałeś? Jak pogarszało się twoje funkcjonowanie? Być może wydajność pracy? Załatwianie różnych codziennych spraw i obowiązków? Być może po alkoholu brałeś często zwolnienia? Może były takie sytuacje, kiedy twoja praca była z gorszej jakości, złej jakości? Znam sytuacje, kiedy pacjenci, przykładowo pracujący w branży budowlanej, po alkoholu, na kacu, cekolowali ściany. Potem na trzeźwo musieli to wszystko poprawiać. Być może twoje picie wpłynęło na twoją rolę syna, a więc zaniedbywałeś mamę. Z pewnością wpływało też na twoje obowiązki. Sprzątanie, pranie, mycie naczyń, higiena osobista, zdrowie. Zastanów się, w jaki sposób alkohol wpływał na twoje zadanie i obowiązki zawodowe, domowe i rodzinne. Być może część rzeczy, część spraw do załatwienia odkładałeś na później. I w ten sposób wzrastało twoje zadłużenie, zaległości i problemy się nawarstwiały. Rozmawialiśmy dzisiaj o trzech obszarach destrukcji. O próbach kontrolowania picia, o tym, w jaki sposób alkohol wpływał na twoje postrzeganie siebie, a więc jakiej destrukcji ulegało twoje poczucie własnej wartości, twoje ja, a także o tym, w jaki sposób alkohol sprawiał, że destrukcji ulegało również twoje wypełnianie zadań, obowiązków i pełnienie ról. Dziękuję tobie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Jeśli będziesz subskrybował kanał, otrzymasz informacje o każdym nowo dodanym przeze mnie filmie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i pozdrawiam. Być może do zobaczenia na szlaku twojej drogi do trzeźwości. Pozdrawiam, Darek Dopierała. Trzymaj się na swojej drodze. Do zobaczenia.